Siemaneczko, siemaneczko. Chwila, muszę zobaczyć. Tak, wystarczy. Lecę w trasę. Muszę troszeczkę kilometrów zrobić. I tak mam w sumie, moje dwie malutkie z tyłu siedzą, tak mam w sumie trochę czasu, żeby rozwinąć dzisiaj fajny temat, jakim jest naturalność, a zażywanie środków dopingujących. Niestety, to trzeba poruszyć. Tam ostatnio nawet miałem taki niefajny. Taki wyczułem podstęp lekki w przemianie. I o! Czyli wiadomo, z czym to się wiąże, jak już sam telefon się przewrócił. To nie był podstęp, tylko po prostu no... Ja wyczuję chłopa. Zobaczę, jak się zachowuje po samym zachowaniu. Wyczuję to, zobaczę, jak barki są kosmicznie zbudowane, jak kaptury wyglądają. Są szczegóły, które na pierwszy rzut oka widać. No i jak wyglądają uda, tak? Czwórki, dwójki. To widać, no kto się zna, ten się zna. Wyczai to szybko. No i tam taki troszeczkę... Ja zapytałem o coś, na co praktycznie nie dostałem w ogóle odpowiedzi. A w związku z tym pytaniem dostałem odpowiedź: skoro myślisz, że coś tam to sterydy, to gratuluję ci. Także w takim właśnie stopniu myślimy, zażywając te środki. Od razu jest taka w człowieku, no człowiek się bulwersuje i próbuje zataić coś, co w jego ciele leci, tak, no i, ale tam już kij z tym, no wiadomo, każdy ma prawo, tak, każdy ma prawo coś tam zażyć, każdy ma prawo, tym bardziej jak ktoś się szykuje na scenę, to już jest w ogóle, to już jest inny temat, inna bajka, inny teatr i nie moje lalki, ale tak to właśnie powinno w tym takim, kurwa, no wyjaśnieniu tego wszystkiego, co tam zapytałem, wystarczy powiedzieć tak: przeleciał etap taki i taki, wszedł etap i taki, szykuje się do sceny. Samo to dojście do BF-u tak niskiego, jak mniej niż 6% body fatu, twierdzę, że jest naturalnie ciężkie do osiągnięcia. Nie powiem, że nie jest do osiągnięcia, bo może kogoś tam urażę, komu się to udało naturalnie zrobić, ale jest bardzo ciężkie do osiągnięcia, tym bardziej, że dużo tych sylwetek męskich ma dużo estrogenu w sobie i są potrzebne środki, by delikatnie z tego estrogenu zejść poniżej tych 20 widełek, żeby się ładnie odkryć na te mniej niż 6% BF-u. Także kto kumaty, ten kumaty wie, o co chodzi. I teraz ja bym chciał, żeby dużo osób, z którymi tam kiedyś jakieś tam rozmowy przeprowadzałem, zobaczyły ten film i dały sobie prostą odpowiedź na to, co ja wtedy tam pytałem jednego, drugiego, trzeciego i co dostałem w zamian. Tak jak już kiedyś powiedziałem, nie jestem żadnym prokuratorem, tak, policjantem, tak jak to nasz kolega Patryk tam robił nieraz, bluzgając tych ludzi niepotrzebnie, gdzie sam, wiadomo, nieraz był pod wpływem środków. Sama ostatnia jego przemiana, no wiadomo, że naturalnie jest to nie do zrobienia. Dlatego nie wiem, co tymi ludźmi rządzi, nie wiem, co tych ludzi prowadzi. Chcą być kimś lepszym, kłamiąc w żywe oczy, że dali radę zrobić to naturalnie. Nie, dla mnie to jest po prostu... To jest tchórzostwo, tak? To jest tchórzostwo, bo ja sam, reprezentując coś sobą, obojętnie co bym nie zrobił, obojętnie co by nie wleciało, powiedziałbym to, gdy też, no, to jest normalna rzecz, to jest normalna rzecz. Każdy ma jakieś słabości w tych sylwetkach. Każdy z nas nie ma tej genetyki tak fajnej, jaką by chciał mieć. I zawsze coś kuleje. A idealni ludzie genetycznie, którzy są, naprawdę potrzebują niewiele, żeby dobrze się porobić. Na takich 100 twierdzę, że może by 3-4 się znalazło. Naprawdę.
do tego sportu, tak już to kiedyś powiedziałem, trzeba się urodzić, trzeba dać dużo od siebie, trzeba bardzo dużo od siebie dać, zainwestować w tym kierunku trochę pieniążków, zdrowia, choćby i na sam nawet system żywieniowy, tak jak na samą dietę, a tu nie mówię już o środkach. Sama dieta jest też kosztowna. Może nie aż tak jak ta cała reszta, ale zdrowo, czystą miskę, zdrową, czystą miskę prowadzić z dnia na dzień, 24 ha na dobę, to też nie są małe pieniążki. Jak ktoś chce sobie pozwolić codziennie na tą rybę i wołowinę i w jakimś stopniu węglowodany też lepszego pochodzenia, nie tylko zwykły ziemniak czy tam miseczka ryżu, też trzeba troszeczkę w to zainwestować. Suplementacja też tam jakaś wchodzi, choćby i samymi witaminami, omega, nie omega, kwasy tłuszczowe. Tu mi chodzi o sam nawet olej kokosowy, no to wszystko kosztuje, tak? No i często brakuje tej genetyki, żeby stworzyć coś nad nasze siły, no i sięga się wtedy po te środki. Tylko wtedy się po nie sięga. Teraz troszeczkę żyjemy w takich czasach obudy i kłamstwa, jak to tam u tych pseudo naszych naturali na YouTubie wygląda, i nie YouTubie, i tych Instagramach, nie Instagramach, ale można z tego wysnuć bardzo, bardzo szybkie wnioski, gdyż kiedyś siłownia to było, kurde, idę na siłownię, musiałbym się zaopatrzyć w jakąś kreatynę, białko, pójdę na tą siłownię, potrenuję troszeczkę, no i to białko trzeba by mieć. Każdy patrzał w te gazety, na te półki w sklepach i łudził się tymi wszystkimi fajnymi nazwami: Diabolik, Mas coś tam, Mega Mas, XXXL. Nie było tego pojęcia takiego w tej głowie, gdzie to też kupa młodzieży teraz robi, dlatego też ten film kieruje do nich, żeby nie robić sobie tej takiej głowy, żeby tej głowy takiej obłąkanej nie robić i cały czas jednak mierzyć w to jedzenie i inwestować w tą czystą miskę. I naprawdę zdziałacie dużo, nie macie pojęcia, jak czysta micha, jak dobre jedzenie, co jest w stanie z wami zrobić. No, odłożyć taką codzienność i przejść w taki tryb życia czystej miski. Cuda na kiju się dzieją, cuda na kiju. Możecie się rewelacyjnie zredukować, możecie też bardzo fajnie przymasować. Naprawdę da radę, uwierzcie mi, da radę. Ja tu nie mówię o takich ekstremalnych zejściach, tak jak tam powiedziałem o tym BF-ie takim niziutkim, czy o przymasowaniu ciała na tak zwanego suchara. W takie rzeczy nie wierzcie, gdyż podczas każdej masówki zawsze się troszeczkę gnoju na siebie wrzuci, tej niechcianej masy, choćbyście nie wiadomo co zrobili, no chyba że jesteście naprawdę, tak już to kiedyś powiedziałem, w tej trójce z tych 100 ludzi i macie tak fajną genetykę, że no będzie wyglądało jak z obrazka. Ale w to też już, tak jak powiedziałem, nie wierzę. No musimy patrzeć na to wszystko troszeczkę realnie i tam z tym wysnuciem tych wniosków z tego, co powiedziałem wcześniej, bardzo łatwo można w te dzisiejsze czasy wejść, gdyż obojętnie z kim by się nie rozmawiało, tu chodzi mi o tą młodszą ligę, starsza też, kto tam jeszcze na siłowni nie był i się na nią wybiera, często jest najpierw zaopatrywanie się w środki takie jak testosteron, meta, jakiś winstrol i dopiero później pukanie do drzwi i wchodzenie na tą siłownię. Wszystko zaczyna się od dupy strony. Od dupy strony, to co po paru latach mogło wejść w życie, zaczyna wchodzić na dzień dobry. No i tak jak już to kiedyś powiedziałem, kulturystyka, sporty sylwetkowe poszły w złym kierunku pod względem ubioru, kolorystyki. Robimy się na tak zwane przysłowiowe baby. Moja koszuleczka dzisiaj żona kupiła. Jadę w takim geście rodzinnym, także od czasu do czasu muszę się ładnie ubrać. Ja tam wszędzie w sportowych ciuchach latał. Ostatnio na komunii byłem w krótkich gatkach i polówce na sportowej w adidaskach. No taki jestem, no co zrobicie. Jak to kiedyś biegałem w koszulach i
jeansach i eleganckich szpicfrajerkach, tak poszło mi typowo na taki sportowy styl życia. No i nie lubię na siłę wrzucać czegoś, w czym się źle czuję. To musi być luźne. Także tak jak powiedziałem, kulturystyka poszła w tym kierunku i nie ma, kto chce, niech się z tym godzi, kto nie, ten się z tym nie musi godzić, ale taka jest prawda, no. Jest tego mnóstwo, każdy chce być Jayem Cutlerem, każdy chce być Lazarem Angelo, no ale musicie niestety patrzeć na to troszeczkę w innym kierunku i wiedzieć, że dzięki temu, co chcecie osiągnąć, troszeczkę ucierpi ten wasz organizm. Prędzej czy później to się i tak odezwie. Kiedyś prędzej czy później i tak ta prawda wyjdzie na jaw. A sianie takiej obudy, kurwa, internetowej na tych wszystkich forach, na tych wszystkich, moje lalunie śpią, także mogę sobie pozwolić na delikatną nutkę wulgaryzmu. Obiecałem tak już w filmach, że nie będę przy nich klnął. One i tak wiedzą, że nie mogą tych słów używać, także. Także sami widzicie, co jest, co was tam otacza. Nie mówię każdy, ale co drugi czaska coś tam pojawia się na tych siłowniach, po czym kuracja się kończy, chłop zaczyna maleć, naraz go nie widać. Dzisiaj do mnie Niemiec napisał taki, kiedyś ze mną trenował, taki Michał, trenował ze mną jakiś tam czas, na bramce nawet stał w Lancucie, w jakichś tam kurwa dyskotykach śmiesznych, wiadomo, chłopaki zaczynają pakować, to pierwsze co im wchodzi do głowy, od razu bramki, nie wiem skąd to się wzięło, ale dobra. A przychodzi chłopek, 70 kilo i go składa jak chce. Także tak jak mówię, to wszystko jak tam, tak i tu idzie w złym kierunku, nie wiem co tymi ludźmi włada, ale pewnie doping robi dużą sieczkę z bani. No i tak to właśnie wygląda. Pisał mi dzisiaj, czy mógłbym mu dietę jakąś rozpisać, bo widział mnie ostatnio z żoną po rynku, jak szedłem, że fajnie się zrobiłem, fajną taką sylwetkę osiągnąłem. Jak to zrobiłem, był ciekaw, jakie środki, to i to, od razu wszedł temat środki. Tak jak mówię, ktoś, kto jeszcze nigdy nie leciał na czystej misce, ktoś, kto jeszcze nigdy nie spróbował takiego typowego, sylwetkowego stylu życia, czystej miski, cardio treningów, treningu takiego, żeby zaspokoić te wszystkie partie mięśniowe, ten tego kurwa nigdy nie zrozumie. No niestety nie zrozumie tego. Ja tu mogę drzeć ryja, szczępić gardło, 50 innych ludzi może drzeć ryja, szczępić gardło i tak tego nie zrozumieją. Nie zrozumieją tego, nie będą chcieli zrozumieć i na tym niech to już tak zostanie. Pal 6, pozdro i pamiętajcie, wszystko z głową, hejka.